Przelatywałem dziś saniami nad Gryfinem, zobaczyłem, że jest taka wspaniała impreza, postanowiłem zajrzeć, no i jest wspaniale. Same grzeczne dzieci. Dzisiaj jesteśmy na jarmarku bożonarodzeniowym, zorganizowanym w tradycji świątecznej dla mieszkańców Gryfina. Wspaniali wystawcy, Gryfiński Dom Kultury, Stowarzyszenia, Gospodynie Wiejskie, goście z zewnątrz. Liczę, że tak jak jarmark wielkanocny, również ten jarmark bożonarodzeniowy będzie sprawiał satysfakcję i przyjemność naszym mieszkańcom, w tym milusińskim. Mamy tutaj na stoisku różne fanty, które sprzedajemy i cały dochód przeznaczamy na Adelkę Kowalską, która zbiera pieniążki potrzebne na operacje i rehabilitację. Rozdajemy barszcz czerwony na zakwasie z pierogami z kapustą i grzybami, ufundowany dla mieszkańców naszej gminy przez Urząd Miasta i Gminy. Słuchajcie, no i pierwsze miejsce. Nikodem Filip. Zapraszamy bardzo serdecznie i wielkie brawa dla niego. Zbieramy datki dla piesków i kotków w schronisku w Gryfinie, żeby miały na zimę ciepło, no i miały co zjeść. Na bogato na święta. Na jarmark przygotowaliśmy piękne bombki, stroiki, kotki, choinki, wianuszki i ozdoby wiszące strzyżeczkami. Jesteśmy ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie. Rozpoczyna się koncert pogwizdanych. Myślę, że jedna z głównych atrakcji jarmarku bożonarodzeniowego w Gryfinie. Frekwencja, która dzisiaj towarzyszy temu wydarzeniu, pokazuje, że było to dla nas ważne jako mieszkańców gminy. Ja osobiście bardzo cieszę się, że tak licznie i w tak dobrych humorach spotkaliśmy się tuż przed świętami Bożego Narodzenia.